Major Mike dalej nie pytał. Milion martwych to dużo, nawet jak na tak wielki kraj jak Hiszpania, stał na rozstawionych nogach przed frontem szwadronu. Żaden z waszych pułków nie równa się z amerykańską piechotą morską, chełpił się. Ja, wasz dowódca, jestem dumny, że służyłem w amerykańskiej piechocie morskiej. Gdy wróciliśmy do pracy przy naszych czołgach, Stary parsknął ze złością. — Majk to niebezpieczny typ. Rozsiedliśmy się wygodnie. Porta miał dla nas niespodziankę. Baryłkę po maśle pełną czarnej fasoli. Wyciągnęliśmy z zachole w składane łyżki i widelce. Baryłka stała w takiej pozycji, że wszyscy mogliśmy do niej sięgać z naszych miejsc. Fasola była zimna, ale to nie miało większego znaczenia. Barcelona wydobył papierosa i połamał go na trzy części. Wszystkie poszły w koło. Porta rozdał karty. — Czy jest coś przyjemniejszego — powiedział z uśmiechem stary — niż siedzieć na pagórku, na wygodnym sraczu, mając przed sobą baryłkę fasoli i dobrą partyjkę kart, wiedząc, że jest się mniej więcej bezpiecznym od pocisków? — Zgodziliśmy się, że nie ma nic takiego — jeśli moglibyśmy dalej siedzieć w naszym prywatnym straczu, wojna mogłaby trwać sto lat, jeśli idzie o nas. Większość z nas nie miała jeszcze dwudziestu pięciu lat. Od dawna zapomnieliśmy, jak wygląda życie w cywilu. Naszym największym luksusem była przyzwoita latryna pod gołym niebem na jakimś pagórku. Rozdział czwarty. Dwa szwadrony czołgów stały w gotowości na Via di Porta Labicana. Z ciemności nadleciały ochrypłe krzyki Sribgatevi per bako! I przerażeni ludzie wskoczyli do krytych wagonów, wszędzie roiło się od ludzi z SD i ich faszystowskich pachołków, złe psy wściekle szczekały. Mała dziewczynka upuściła lalkę, stara kobieta potknęła się, podkute buty wymierzały kopnięcia na prawo i lewo, ciężkie drzwi zasuwano i zamykano łańcuchami, lokomotywa wypuściła parę. Świnie, zawołał nasz muzyk o wiele za mało miejsca w każdym wagonie nawet by usiąść. Czy nie powinniśmy cisnąć kilku granatów w tych z SD? Zaproponował z nadzieją w głosie mały. Ani nam, ani tamtym nie przyniesie to niczego dobrego, mruknął ze złością stary. Było wiele gorzej, gdy wywozili warszawskich żydów, wtrącił porta. Tutaj nie używają batów, a tylko swoich nóg. Czemu nie uciekają? Zapytał zdziwiony Barcelona. Następne wagony towarowe podtoczono i wypełniono milczącymi ludźmi. Czy zabiją ich wszystkich? Zapytał nasz muzyk, który poprzednio był w SS. Możesz się założyć, że tak, stwierdził Hajde, śmiejąc się brutalnie. Zagazują ich w Polsce. Ale ludzie nie mogą w taki sposób traktować ludzkich istot. Naiwnie odezwał się półgłosem Stary. Czyżbyś nie wiedział, człowieku, rzekł z ironią Porta, że wspaniałą koroną wszelkiego stworzenia jest ta świnia człowiek? To była noc, podczas której deportowano rzymskich Żydów, dwa szwadrony czołgów armii niemieckiej zabezpieczały ładowanie ich na stacji kolejowej w Rzymie. Żydzi byli wyłapywani w pełnym świetle dnia, tuż pod oknami Watykanu, na Vicolo del Campanile była krótka, ale gwałtowna walka, gdy aresztowano dwie żydówki obok starca. Jedną z kobiet w końcu zaciągnięto za nogi do ciężarówki zaparkowanej na Via della Concilazione. Łapanka była nadzorowana osobiście przez szefa Gestapo w Rzymie, Firera SS Kaplera. Niemcy robili wszystko, co mogliby by sprowokować papieża do publicznego protestu, który byłby sygnałem do tego, czego chcieli Hitler, Himmler i Heidrich, i o czym marzyli od dnia dojścia do władzy likwidacji stolicy apostolskiej. Dla Watykanu zaprotestowanie w tym momencie oznaczałoby przypieczętowanie własnej zguby. W głównym urzędzie bezpieczeństwa Rzeszy ludzie siedzieli przy telefonie, czekając na moment, w którym przekażą zakodowane hasło Psia obroża. Szulernia porty. Mieliśmy kilka spokojnych dni, podczas których nie robiliśmy nic poza odrobiną kopania okopów i minowania terenu nocą. Oczywiście od czasu do czasu traciliśmy paru ludzi, ale był to okres zabawy, gdyż nie uważaliśmy okopywania się za coś wartego uwagi. Tak naprawdę była tylko jedna niedobra noc. Zostaliśmy zaskoczeni przez gwałtowny ogień artyleryjski, straciliśmy orientację i popełzliśmy równolegle do naszych pozycji. Kosztowało nas 143 zabitych i dwa razy tyle rannych, ale my wszyscy starzy weterani wróciliśmy z całą skórą. Co więcej, mogliśmy wyśmiewać się z Heidego, został oskalpowany odłamkiem pocisku i błyszcząca czarna czupryna, która była jego dumą, znikła z połowy jego głowy. Do opatrzenia ogromnej rany zużyliśmy dwa pakiety bandaży. Był tak wściekły, że o pół mili słychać było jak i przeklinał. Prawie zastrzelił małego, gdy ten przywlókł się później z olbrzymim zwierciadłem, które przyniósł z wielkiego pobliskiego domu, aby Hajde mógł się nacieszyć swym widokiem. Ale Hajde bardzo uważał, aby nie stłuc lustra. To by oznaczało siedem lat nieszczęść. Przeklinaliśmy to lustro. Stało się prawdziwym problemem. Próbowaliśmy pozbyć się go, darując komuś, ale nikt nie chciał go przyjąć. I w końcu zabraliśmy je do burdelu bladej idy i ze znacznym wysiłkiem umocowaliśmy je na suficie jednego z tamtejszych straczy. Gdy tylko się znalazło na górze, poczuliśmy, że przekleństwo zostało z nas zdjęte. Porta znalazł dom stojący samotnie wśród Pini, dobrze ukryty przed spojrzeniami ciekawskich. Tam otworzył spelunkę dla hazardistów. Kot Stalin siedział na czerwonej, jedwabnej poduszce, w klatce na papugi nad głową porty. Początkowo poduszka bywała używana jako podkładka pod tyłek jednej z dziewczyn Idy, i mały zabrał ją, gdy miał bójkę z jakimiś bersałierami z siódmego alpejskiego pułku, którego nienawidziliśmy z całego serca, choć nikt nie wiedział dlaczego. Porta zorganizował elegancki stół. Mały zajął pozycję na wiadrze, odwróconym dnem do góry na innym stole, skąd miał dobry widok na wszystkich graczy, na wypadek gdyby wydarzyły się jakieś kłopoty, co zdarzało się zawsze. Naturalnie gra nie była uczciwa, ale było to dobre, uczciwe oszukaństwo. Kto chciał, mógł swobodnie obejrzeć kości, ale ludzie rzadko to robili, gdy dostrzegli wyraz twarzy małego siedzącego wysoko z pistoletem maszynowym na kolanach i amerykańską pałką policyjną nonszalancko zwisającą z jego nadgarstka. Oberfeldwebel Wolf miał dobrą pasę i stos monet rusł przed nim. Z czystej rozkoszy i ufności w siebie podśpiewywał trzy lilie. — Herr Oberfeldwebel ma szczęście — powiedział Porta z chytrym uśmiechem. — Rozbiję bank — zaśmiał się Wolf. Nie słyszał, jak mały poufnie szepnął do Porty — czy mam pójść za zasrańcem i dać mu raz po Porta potrząsnął głową. Mały po prostu nie kumał, co jest grane. Dla jego prostego umysłu najprostszą rzeczą było walnąć Wolfa w głowę pałką, gdy wyjdzie na zewnątrz i uwolnić go od wygranej, ale Porta na tę okazję miał własny plan. Wolf wstał z miejsca, zgarnął całą wygraną i napełnił kieszenie aż napęczniały. Następnie wyciągnął pistolet z za cholewy i zakręcił nim w kółko na palcu. Pandyci, zwróćcie uwagę, że jest to koldy dwa. I chciałbym, abyście wiedzieli, że potrafię go używać. Ktokolwiek, kto otworzy drzwi wcześniej niż w pięć minut po moim odejściu, znajdzie się z dziurą w głowie, jak również w swej dupie, a to odnosi się szczególnie do ciebie, Kreutzfeld. A potem z szerokim uśmiechem wycofał się tyłem aż do drzwi, trzymając odbezpieczonego kolta w ręce. Na zewnątrz spuścił ze smyczy swe dwa wielkie wilczury, które czekały przywiązane do drzewa. Te krwiożercze bestie można było spotkać wszędzie, gdzie był Wolf. Kiedyś prawie zagryzły małego, gdy próbował ukraść dżipa, którego Wolf zamierzał prywatnie opylić. Gdy znikł na ścieżce prowadzącej przez sosny, usłyszeliśmy, jak Wolf się śmieje, a jego psy szczekają. Mały zeskoczył ze swego stołu i rzucił się do drzwi. Otworzył je na całą szerokość i znalazł się twarzą w twarz z żółtoskórym łągiem. Łąk Wong był jednym z dwóch żołnierzy Własowa, z których Wolf korzystał jako z osobistych ochroniarzy. — Ty nie z drzwi iść! Wolf mówi nie! — Nie, nie! Mały wycofał się przed lufy rosyjskiego pistoletu maszynowego, wycelowanego prosto w jego przeponę. Trochę dalej dostrzegł wśród drzew postać drugiego ochroniarza, Tunga. Mały zatrzasnął drzwi i znów wdrapał się na swoje miejsce. Ten wolf nie jest miły, oświadczył z oburzeniem, wystawiać morderców przeciw spokojnym ludziom, oby tylko na parę minut poszedł na front. Z pewnością tego nie zrobi, oświadczył z przekonaniem porta, nawet gdyby Adolf osobiście próbował go tam zwabić. Znów zajęliśmy miejsca wokół stołu do gry. On wróci, przepowiedział z całym przekonaniem porta, wykładajcie wasze sławki. Zadzwonił małym srebrnym dzwoneczkiem, a mały uderzył swą pałką w podkowę zwisającą na sznurku z sufitu. Czy mogę się przyłączyć? zapytał orzeł siedzący z przygnębioną miną w kącie. Mały zeskoczył ze swego wiadra i uderzeniem pałki zwalił pytającego na ziemię. Opróżnij jego kieszenie polecił porta. On już grał i wszystko stracił. To powinno nim wstrząsnąć. Ten szczur więzienny ma kilka kawałków złota. Oświadczył Mały, przetrząsnąwszy kieszeni nieprzytomnego ex-Hauptmana i Sztabsfeldwebla. Niedługo je miał, powiedział Porta, na stół z nimi. Mały wyrwał je zdecydowanym ruchem. Na co takiemu człowiekowi potrzebne zapasowe zęby? Zapytał Porta. Dwa złote zęby znikły w jego płóciennym woreczku. Ile ich tam masz? Zapytał zaciekawiony Heide. A czy to twój zastrany interes? Nie dostaniesz żadnego z nich, plunął na orła, który zaczął się poruszać. Spójrzcie na tego tłustego szczura więziennego. Trzy miesiące temu był na samym szczycie, kopał mnie w dupę i groził na wszelkie sposoby. Wyślijmy go do amerykańców z odciętym palcem z obrączką w kieszeni, zaproponował Marlow. Orzeł podniósł się z trudnością. Uderzyłeś mnie powiedział płaczliwie do Małego. Zrobiłem to, i co z tego? uśmiechnął się prowokacyjnie Mały. Czego jeszcze oczekiwałeś? Próbowałeś okraść bankiera, przegrawszy w uczciwej grze. Przegrałem? Wymamrotał zdławionym głosem orzeł z głupią miną i zaczął gorączkowo przeszukiwać swe puste kieszenie. Obrabowaliście mnie wiem, że nie grałem. Wszystko znikło. Mój zegarek. Jego wrzaski zmieniły się w rozdzierający pisk i mój srebrny pierścień z orłem, który dał mi gaulajter lemkę, otworzył usta grubym, obłożonym językiem, przesunął po górnych zębach. To niemożliwe, wymamrotał, odmawiając wiary w to, co mu powiedział własny język, nerwowo wpakował do ust brudny palec wskazujący. Powoli ogarniało go zrozumienie. Jego dumy, jego dwóch złotych górnych kłów już nie było na miejscu. Gdzie u diabła są moje złote zęby, zawołał dzikim głosem, spoglądając na nas rozpaczliwie, ale wszędzie napotykał tylko uśmiechnięte twarze, rozkoszujące się sytuacją. Czyś ty zwariował? Zapytał lodowatym tonem porta. O jakich zębach ty mówisz? — Doskonale wiesz — kwiknął orzeł, podnosząc głos — miałem tu dwa złote zęby. Rozpaczliwie odwrócił się do Marlowa i Barcelony. — Wy dwaj jesteście feldweblami. Musicie mnie poprzeć przeciw tym złodziejom. Złożę skargę do sądu. — Karamba — zaśmiał się z wielką przyjemnością Barcelona. — Nikt ci nie uwierzy, jeśli będziesz opowiadał, że oni rąbnęli ci twoje złote zęby — Marlow aż zgiął się w pół w napadzie wesołości. — Mały — rozkazał Porta — odprowadź tego dżentelmena za drzwi. Mały odłożył na bok pałkę i pistolet maszynowy, podszedł i szeroko otworzył drzwi. Następnie ustawił w nich orła, rozpędził się i wymierzył mu kopniaka godnego internacjonała piłki nożnej. Orzeł poleciał daleko między drzewa. Wróciliśmy do naszej gry. W kwadrans później pojawił się z błyskiem w oku Hauptfeldwebel Hoffman. Ponieważ nikt jakoś nie spieszył się, by wydać komendę baczność, zrobił to sam. Ale ku jemu bezmiernemu zaskoczeniu nikt się nie ruszył. Nie był jeszcze dość długo w tym szwadronie, by się nauczyć nie wchodzić w drogę porcie. — I zdejmij z głowy ten żółty kapelusz. — Tego nie da się zrobić, Herr Hauptfeldwebel — Mam tylko dwie ręce, a w jednej kostki, w drugiej moje krupierskie grabki. Jeśli upuszczę jedne z nich, to już koniec. Hoffman zaryczał — bunt, niesubordynacja! klął nas nazywając wszelkiego rodzaju stworzeniami nieznanymi z zoologii i zakończył — zabraniam wam uprawiać gry hazardowe. Porta wyciągnął z wewnętrznej kieszeni gruby notes, poślinił palec i z namysłem zaczął przewracać kartki — Komicznym ruchem umieścił w oku swój pęknięty monokl. — Niechże zobaczę. kaziroctwo, odwrócił jeszcze kilka kartek. — Kradzież mienia wojskowego? Fałszowanie dokumentów? — Hauptfeld? — Nie. Oberleutnant... H — Gwałt? Pedofilia? Hoffman kilka razy otworzył i zamknął usta. Nic nie rozumiał. Porta z namysłem kontynuował — Oszustwo, fałszywe zeznania, sprawa o ojcostwo. To sztab z intendant Meisner. Co za świnia, skończy wtorgał. Porta z ożywieniem przewracał kartki. Następnie z rezygnacją spojrzał na Hoffmana. Melduję posłusznie, że mój wywiad powiadomił mnie, iż Herr Oberst Engel, który spędza czas jako szef oddziału 2A w sztabie dywizji... Tydzień temu wygrał w sztabie dziesięć tysięcy marek, zgadując cyfry na banknotach stumarkowych. W tym samym czasie planowano natarcie, na które czekamy leżąc tutaj. To sprawa poufna, Herr Hauptfeldwebel. Natarcie jest ściśle tajne. Zabandażowano nawet oczy maskotce pułkowej Koziołkowi, który był obecny podczas dyskusji i zatkano mu uszy watą, aby niczego nie wydał, gdyby spotkał się z pałką gumową. Oberstengel jest gwiazdą w zgadywaniu numerów, za każdym razem podaje je właściwie. Porta pociągnął się za ucho i zaproponował Hauptfeldweblowi Hoffmanowi niucha czegoś ze srebrnej tabakierki. Hoffman ze złością odmówił, a twarz nabrzmiała mu purpurą. Słyszy się niewiarygodne rzeczy, kontynuował radośnie Porta. Dziś rano słyszałem, że pewien Hauptfeld webel w naszym czcigodnym pułku służby specjalnej wysłał do domu dla swej żony kilka jedwabnych spadochronów. Hoffman zaczął szczękać zębami jak gorączkujący muł. Kolor jego cery zmieniał się z żółtego na niebieski i z powrotem. Nie był już zdolny do logicznego myślenia. Ober. Ober obergefreiter Porta wyjąkał coś się stanie na boga tak jest tak dalej być nie może zawrócił w miejscu i wybiegł chwiejnym zygzakiem ostatnią rzeczą jaką usłyszał były słowa Porty zwrócone do legionisty wkrótce będziemy mieli nowego Hauptfeldwebla w jaki sposób wymyśliłeś to wszystko spytał Porte, zdumiony stary — Wymyśliłem — parsknął Porta. — Fakty nie są czymś, co się wymyśla. Bądź tego pewien, Herfeld Webelbayer, po prostu mam oczy otwarte. Jeśli chce się przeżyć w cywilizowanym kraju, lepiej wiedzieć coś, co bliźnim przynosi ujmę, wtedy można na nich polegać. Nie ma nikogo, kto nie miałby w swej przeszłości jakiejś ciemnej sprawki, bez względu na to, czy jest cesarzem, czy wszą. Weź na przykład siebie, stary. Czy wierzysz, że wszystko co robi Adolf jest słuszne? Uważasz go za całkiem niezłego zboczeńca, prawda? Oczywiście odrzekł stary. Porta wyłowił z kieszeni swój notes i dokonał starannego wpisu. To była kompromitująca uwaga na twój temat i tylko całkowita klęska armii niemieckiej może cię z niej oczyścić. Na twoim miejscu poszedłbym do naszego kapelana i poprosił go, aby pomodlił się za szybkie wkroczenie amerykańskiej piechoty morskiej do Berlina. Następnie wyciągnął swój flet i wszyscy zaczęliśmy śpiewać: Do diabła z Hitlerem i nazistowskimi pasożytami, podetrzyj sobie dupę flagą ze swastyką i przyciśnij do serca wszystkich dobrych zdrajców. — Zwariowaliście — roześmiał się Marlow. Hoffman będzie się zachowywał tak jak poprzednio. Porta dał kotu w klatce na papugi kawałek kiełbasy. — Jeśli tu wróci, to po to, by przyłączyć się do gry. Od tej chwili, jeśli tego zechce, będzie lizał moje buty. Czy widziałeś jego zieloną, rogatą poduszkę, którą tak lubi? Jutro da mi ją w prezencie. — Dziwne, że nigdy nie zrobiono cię Feldweblem. — mruknął z podziwem Marlow. — Idiota! Jako Obergefreiter jestem kręgosłupem armii. To ja decyduję, czy mój bezpośredni przełożony ma mieć ból zęba, lumbago czy coś innego. Gdy byliśmy na Ukrainie, wsadzono nam na kark Hauptmana nazwiskiem Meyer, Parweniusza, wsiowego szkolnego nauczyciela. Umarł. — Co mu się przytrafiło? — zapytał zaciekawiony Gregor Martin. Udało mu się umieścić swój szeroki tyłek na minie talerzowej. Powiedział wesoło porta, jazda stawiajcie forse, jeden zielony dolar to tysiąc papierków Hitlera. Czy bierzesz pieniądze Churchilla? Zapytał Gregor Martin. Oczywiście, pod warunkiem, że rozpoczęły swe istnienie w Banku Anglii. Jeśli idzie o mnie, to możecie stawiać jeny, ruble, złotówki lub korony. Kurs jest ustalany przeze mnie i w Nowym Jorku. Ale strzeżcie się Marek. Ich kurs spada z każdą godziną. Perły, złoto i podobne artykuły są wyceniane w dolarach. Nie wymaga się świadectwa posiadania. Z chwilą, gdy skończymy, i tak będą moje. Kości toczyły się. Godzina za godziną. Słońce zaszło, komary brzęczały i kłuły nasze nagie ręce i szyje, ale nie zwracaliśmy na to uwagi, skupiwszy całą uwagę na kostkach. Dym wypełnił pokój, lampa na stole filowała z braku potrzebnego jej tlenu, Perły, pierścionki, obrazy, dolary, funty, duńskie i szwedzkie korony, polskie złote, japońskie jeny, indyjskie rupie, ulubione pistolety i broń do walki wręcz zmieniały właścicieli w tej walącej się włoskiej chacie. Feldwebel Marlow wyszedł na chwilę krótko przed świtem i powrócił z trzema belami jedwabiu. Porucznik włoskich bersalierów z urodzenia hrabia rzucił na stół przed portę plik dokumentów, akt własności jakiegoś zamku w okolicy Wenecji. — Dwadzieścia tysięcy dolarów — mruknął. Porta przekazał dokumenty legioniście, który zbadał je starannie, a potem szepnął coś do porty. Porta spojrzał na hrabiego. — Ponieważ jesteś Włochem... Dam ci siedemnaście tysięcy pięćset. Gdybyś był prusakiem z dwoma żelaznymi krzyżami i purle merit na szyi, dostałbyś dziesięć. Osiemnaście? powiedział hrabia, usiłując mieć taką minę, jakby go to nie obchodziło. Siedemnaście? odparł z uśmiechem porta. Przecież poprzednio powiedziałeś siedemnaście i pół, zaprotestował hrabia. Za późno, mój drogi hrabio. Historia świata zmienia się z minuty na minutę. Twój zamek może jutro zostać zarekwirowany przez parobków zza oceanu, a kto u diabła może sprzedać zarekwirowany zamek? Nawet Żyd by nie potrafił, mając do pomocy dziesięciu Greków i pięciu Katalończyków. Hrabia przełknął ślinę. W tym momencie pewien Oberjäger wyrzucił sześć szóstek, chciwie zgarnął wielki stos zielonych banknotów. Hrabia patrzył jak zahipnotyzowany na żółty kapelusz porty, potem przeniósł wzrok na kota w klatce na papugi, zobaczył jak Oberjäger ponownie wygrywa. Nie miał pojęcia, że było to ustawione, Stanowiło część psychologicznej taktyki porty. Nagle zdecydował, że jego zamek jest starą ruiną. Piskliwym głosem zaakceptował propozycję porty i zgniótł w dłoniach swój kapelusz z kogucim piórem. Potoczyło się sześć kostek i już był byłym właścicielem zamku w okolicy Wenecji. Udało mu się wyjąkać parę wulgarnych słów, nim mały wyrzucił go za drzwi. Jestem porucznikiem królewskiej włoskiej armii, wykrzyczał w stronę świtu. Nie utuczysz się na tym, brzmiał pożegnalny okrzyk małego, nim zatrzasnął drzwi. Hrabia, pogrążony w głębokiej depresji, poszedł ścieżką, ale zanim dotarł do szosy przy trzech krzywych dębach, wpadł na połączony patrol żandarmerii dowodzony przez faszystowskiego włoskiego kapitana i niemieckiego oberleutnanta. Ponieważ zostawił swą książeczkę wraz z papierami w chacie porty, patrol rozprawił się z nim od ręki. W całym kraju ogłoszono stan wojenny, ponieważ było aż nazbyt wielu dezerterów. Badolio świnia! Wrzasnął mściwie kapitan, gdy zmusili hrabiego, by ukląkł. Kopnęli jego kapelusz z piórkiem, zerwali mu z munduru na ramienniki i baretki. Tuż przed tym, zanim go zastrzelili, krzyczał coś o nielegalnej spelunce hazardu i rabunku. Co za świnia! parsknął faszystowski kapitan i splunął na trupa. Nazywać Italię Benita spelunką. O trzeciej nad ranem pojawił się oficer-lekarz. Przegrał cały swój szpital polowy, ale porta wielgodusznie wynajął mu go do końca wojny. Gdy słońce znów chyliło się ku zachodowi i porta ogłosił trzygodzinną przerwę, obecni zaczęli dziko protestować, ale mały przy pomocy swej pałki napędził im rozumu. Porta ogłosił z niemałą satysfakcją, że bank nie przegrał. Wręcz przeciwnie, odczuliśmy potrzebę uczczenia tego, a naszemu kotu Stalinowi powiedzieliśmy, że dziś są jego urodziny i w rekordowym czasie dostarczyliśmy sobie dwa podstawowe składniki każdej uroczystości: piwo i kobiety. Mały i portas znaleźli zapasioną świnię, którą mianowaliśmy oberleutnantem i honorowym członkiem partii. Dwóch ludzi zaprowadziło feldwebla do magazynu i tam przy pomocy butelki Brandy oraz grożąc sądem polowym, gestapo i żandarmerią dostali największą kurtkę mundurową, jaka była. Prawie pasowała na świnie, z wyjątkiem tego, że nie mogliśmy jej zapiąć kołnierzyka. Świnia głośno protestowała przeciw noszeniu niemieckiego munduru. Przywiązaliśmy ją do krzesła, które przybiliśmy do ściany i tam siedziała jako Wierny wizerunek chorego na niestrawność zapasionego niemieckiego oficera najniższego w hierarchii dowództwa. Stary śmiał się tak bardzo, że żuchwa wyskoczyła mu z zawiasów i mały musiał uderzeniem pięści wcisnąć ją na miejsce. Próba włożenia świni butów okazała się beznadziejna, ale daliśmy jej spodnie i czapkę polową. Na jej piersi Marlow przypiął obwieszczenie. Ja, Oberleutnant Świntuch, jestem jedyną przyzwoitą świnią w armii niemieckiej. Do diabła z tym, krzyknął Hajde. Ja nic o tym nie wiem, zapamiętajcie to sobie. No to pierdol się, zaproponował mu porta z wyrazem wyższości. Nikt cię tu nie trzyma. Sam się pierdol, odparł ze złością Hajde. Bardzo dobrze wiesz, że nie mogę tego zrobić bez ciebie. — Czy mam mu dać pojadaczce? — zapytał krwiożerczo mały, machając swą długą pałką. Hajdę wyciągnął z zacholewy granat ręczny. — Uderz mnie, jeśli się odważysz, ty wielki zastrańcu Mały zaczął szaleńczo wymachiwać rękami. Słowo odważyć się niezmiernie doprowadzało go do furii. Oficer lekarz i Oberfeldwebel Wolf wtoczyli do środka stulitrową beczkę piwa. Pomagał im przy tym sierżant kwatermistrz Krabbe. Niedawno Krabbe przeczytawszy książkę o żołnierzach Karola XII sam mianował się kwatermistrzem. Był niebezpiecznym konkurentem porty. Od krabego można było kupić wszystko, a nawet trochę więcej, nie wyłączając ciężkiego krążownika, jeśli przypadkiem ktoś był w potrzebie. Z portą nienawidzili się wzajemnie, ale zawsze byli dla siebie grzeczni i dobrze wychowani. No, niech mnie diabli zawołał porta, gdy zobaczył wtaczaną beczkę krabe czy nie dopuściłeś się kradzieży? Krabbe wyprostował się w całej okazałości, a to było niemało. — Takie oskarżenie, wytoczone przeciw kwatermistrzowi, jest godne ubolewania, obergefreiterze Porta. To piwo, to zaoszczędzone racje. Gdy usłyszałem, że macie uroczystość, pomyślałem, że jest to właściwa okazja, by je wypić. Krabbe... Dzisiejszego wieczoru jesteś naszym gościem, ale przede wszystkim przyprowadź mi orła. Potrzebuję ordynansa. Wkrótce możesz go mieć, wtrącił Mały, przyłapałem go obok dowództwa pułku, włóczącego się z długim meldunkiem w ręce. Przywiązałem go tu na zewnątrz, na śmietniku i musiałem mu wetknąć parę brudnych gaci wiadaczkę, ponieważ wrzeszczał bardzo niemiło, gdy powiedziałem, że wczesnym rankiem zrobimy z niego ognisko. Dostarcz go, polecił Porta. Orzeł został wniesiony. Potoczył się jak piłka do stóp porty, zachęcany butami małego. Wstań na baczność, ty, szmato, rozkazał Porta, i nie mrugaj tak idiotycznie gałami. Tej nocy zostałeś przydzielony do mnie jako mój osobisty ordynans, ale najpierw zasalutuj naszemu dowodzącemu oficerowi.